Dzień dobry kochani, zapraszam Was na lekcję matematyki. Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować z nowo poznaną dziesiątką. No tak, dopiero poznaliśmy dwucyfrową liczbę 10, a dzisiaj już będziemy dodawać, odejmować w zakresie właśnie tej liczby 10. Będziemy również rozwiązywać zadania z treścią. Otwórzcie sobie ćwiczenia na stronie 70 i 71 i zaczynamy. Zadanie pierwsze. W pudełku było 5 żarówek. Tata Janka dołożył jeszcze 4 żarówki. Ile jest teraz żarówek w pudełku? Moi drodzy, zadanie z treścią mamy. Mamy pytanie. Ile jest teraz żarówek w pudełku? Możecie sobie sytuację wyobrazić. Pudełko z pięcioma żarówkami i ktoś dokłada do tych pięciu żarówek jeszcze cztery. Podstawowe pytanie: co oznacza słowo dołożyć? Dołożyć coś do czegoś. Czy to oznacza, że będzie w tym wypadku żarówek mniej czy więcej? Jasne, żarówek będzie więcej. Jeżeli dokładamy, to znaczy, że czegoś będzie więcej. W takim razie, jak będzie wyglądało nasze działanie? Na początku w pudełku mieliśmy 5 żarówek, wobec tego piszemy sobie liczbę 5. I skoro dokładamy, to znaczy, że trzeba dać znak dodać, dokładamy te żarówki, które tata dołożył, czyli 4 równa się ile. Szybciutko przeliczamy 5 dodać 4 i już wiemy, że wynik to 9. Oczywiście pamiętamy, że w zadaniu z treścią jest zawsze miejsce na odpowiedź. Wobec tego uzupełniamy również odpowiedź. Teraz w pudełku jest 9 żarówek. I mamy zadanie pierwsze wykonane. Przechodzimy do zadania drugiego. Na wystawie Świeciło 10 małych kolorowych żarówek. Cztery z nich miały kolor czerwony, pozostałe były niebieskie. Ile było niebieskich żarówek? Zadanie właściwie możemy z samego rysunku sobie odpowiedzieć na to pytanie i rozwiązać. Wobec tego zacznijmy od tej strony. Mamy łańcuch z 10 żarówkami, na razie białymi. A my je pokolorujemy na takie kolory, jakie zostały podane w treści zadania. Wobec tego cztery z nich pokolorujemy na czerwono. Bierzemy teraz w takim razie kolor czerwony i będę robiła plamki na pierwszej żarówce, na drugiej, trzeciej oraz czwartej. A co wiem o pozostałych żarówkach? Wiem, że pozostałe są w kolorze. Niebieskim. W takim razie koloruję teraz na niebiesko. Nawet nie liczę, ile tych żarówek będzie w kolorze niebieskim. Ja po prostu wszystkie pokolorowałam na niebiesko. No i teraz mam je pokolorowane i właściwie ja już wszystko wiem. Cztery czerwone, a te... Niebieskie. Wystarczy policzyć i już mamy właściwie odpowiedź gotową. Ale w zadaniu z treścią nie chodzi tylko o rysunek. Chodzi tutaj o działanie matematyczne. I teraz moi drodzy, przypomnijcie sobie, jak ostatnio robiliśmy na matematyce. Dopełnialiśmy do 10. I były takie działania, gdzie liczba była na początku i to był nasz wynik. W naszym zadaniu tutaj też mamy od razu podane, że było 10 kolorowych żarówek. Wobec tego moje działanie mogę rozpocząć od liczby 10, bo wiem, że było 10 żarówek. Zgadza się? To są te nasze żarówki. I teraz wiem również, że cztery z nich miały kolor czerwony. Wobec tego wpisuję 4. I wiem też, że jeżeli dołożę niebieskie, to będę miała 10. Teraz tylko muszę przemyśleć, ile muszę do czterech dołożyć, żeby było 10. Pamiętacie, robiliśmy takie ćwiczenia, gdzie powstawały nam pary liczb, które po dodaniu do siebie dawały 10. To była jedynka z dziewiątką, to była dwójka z ósemką, to była trójka z siódemką, była też czwórka z szóstką, wobec tego tutaj chyba powinna być liczba 6, ale ja mogę to sprawdzić. Policzę. Ile mam niebieskich żarówek? 1 2 3 4 5 6. Zgadza się, ale mogę zrobić to też inaczej. Mogę po prostu sprawdzić, czy faktycznie po dołożeniu do czterech tej liczby 6 będę miała 10. Sprawdzę. Jedna żarówka czerwona, druga czerwona, trzecia czerwona i czwarta czerwona. Dokładam kolejne żarówki i nie liczę. Od jednego tylko liczę dalej. Czwarta czerwona była, zatem teraz będzie piąta w kolorze niebieskim, szósta w kolorze niebieskim, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Zatem te żarówki w kolorze niebieskim, a jest ich sześć, po dołożeniu do czterech czerwonych dają nam wynik dziesięć. Taki sposób jest bardzo dobry, ale jest jeszcze inny sposób. Wyobraźcie sobie, że mam 10 żarówek, z czego wiem, że na pewno 4 są czerwone, bo taką mam informację z zadania. Wobec tego wyobraźcie sobie, że można to zrobić tak, że od 10 żarówek odejmę wszystkie czerwone. I teraz wystarczy, że policzę, ile to jest 10 odjąć 4. Policzę szybciutko, 10 odjąć 4 to jest 6. I już mam zadanie rozwiązane. Czyli popatrzcie, dwoma sposobami rozwiązaliśmy to zadanie drugie. No i oczywiście, pora na odpowiedź. Na wystawie było, wpisujemy tutaj ile sześć niebieskich żarówek, bo o niebieskie pytaliśmy sześć niebieskich żarówek. Rozwiązaliśmy kolejne zadanie. A teraz, następne. Przed nami. Zadanie z kotkami i ich miskami. Będziemy łączyć koty z miskami. Zadanie nie jest trudne. Wystarczy zrozumieć, o co tutaj chodzi. Na brzuszkach kotków są działania, a na miskach są wyniki. Trzeba szybciutko liczyć to, co jest na brzuszku każdego kota obliczyć wynik i ten wynik odnaleźć na odpowiednim miejsce i doprowadzimy dzięki temu kotki, wygłodniałe kotki do ich misek. Wobec tego zaczynamy. Wybierzemy sobie kolor czerwony, a może zawsze czerwony, to zrobimy teraz zielony i będziemy prowadzić kotki do misek. Uwaga, 10 odjąć 8. Kto potrafi szybko liczyć, Przelicza sobie, ile to jest 10 odjąć 8. Możecie zrobić pauzę i możecie samodzielnie wykonać zadanie, albo liczymy wspólnie razem. 10 odjąć 8 to jest 2. Kochani, ja muszę niestety przejechać w ten sposób. Mam nadzieję, że nie zrobię żadnemu kotkowi krzywdy. O, do tej miski doprowadziłam kotka. 10 odjąć 8 równa się 2. Pierwsza miska znalazła swojego właściciela. Oby tylko zawsze była pełna. Jedziemy dalej. Kotek niebieski. 10 odjąć 5. Jaki będzie wynik? 10 odjąć 5 to może być wynik jaki? Nawet nie może, a musi. Musi to być wynik 5, czyli 10 odjąć 5, wynik 5. Jedziemy dalej. 3 dodać 5. Ile to jest? 3 dodać 5 to 8. I mamy miskę, która ma na sobie numer 8. Kolejny kolor i kolejna para kotek-miska. 8 dodać 2. Ile to jest? To jest bardzo łatwy przykład, szybko go policzymy. 8 dodać 2 to 10. Co nam jeszcze zostało? Jeszcze nam zostały jakieś głodne kotki. Wobec tego znajdziemy jakiś kolor i doprowadzimy. 10 odjąć 6. Jaki będzie wynik? Szybciutko liczymy. 10 odjąć 6 to 4. I mamy kolejną miskę. No i został nam ostatni kotek i ostatnia miska. Miejmy nadzieję, że to jest jego miseczka. Sprawdźmy zatem wynik. 8 odjąć 2 to jest 6. I mamy kotka połączonego z miską. Smacznego kotki, życzymy Wam, żeby Wam to jedzonko smakowało, a my przechodzimy do kolejnego zadania. Jesteśmy na stronie 71. W tym zadaniu, które tutaj jako pierwsze nam się pokazuje, jest to zadanie czwarte, będziemy nie tylko obliczać wyniki, ale również będziemy musieli tutaj w końcowych przykładach skreślać kulki, żeby pasowało nam do działania. Ale nim to nastąpi, zaczynamy od obliczeń. Pierwszy przykład jest cały rozwiązany, więc wytłumaczę Wam na tym przykładzie, o co tutaj chodzi. Popatrzcie, było 10 zielonych, no ja wiem, koralików. Nazwijmy, że to są koraliki, i jeden koralik się zgubił. Widzimy go, on został skreślony i mamy działanie. 10 odjąć 1, bo skoro się zgubił, to znaczy, że teraz jest mniej koralików. Te koraliki, które zostały, stanowią wynik naszego działania. 10 odjąć 1 równa się 9, czyli mogłoby być takie zadanie z treścią. Kasia miała 10 koralików, z których chciała zrobić bransoletkę. W pewnym momencie Jeden koralik spadł jej ze stołu i zgubił się. Z ilu koralików Kasia będzie mogła zrobić bransoletkę? Oczywiście to są te koraliki, które jej zostały. W takim razie będzie odpowiedź, że Kasia będzie mogła zrobić bransoletkę z dziewięciu koralików. Przykład drugi. Mamy dziesięć koralików znowu, ale tym razem zniknęły, zgubiły się, zepsuły się, też mogą się chyba zepsuć, dwa koraliki. Ile koralików zostało? Kto nie wie, może szybciutko koraliki, te, które zostały, przeliczyć, ale można też policzyć w pamięci, ile to jest 10 odjąć 2. 10 odjąć 2 to 8. Taki mamy wynik. Kolejny przykład. Było 10 koralików. Na przykład na jakimś wisiorku, na jakimś koralikach na szyi, i zerwały się koraliki. Trzy zniknęły. Z ilu koralików teraz będzie można naprawić ten nasz, te nasze koraliczki, zrobić wisiorek? No, zostanie tyle, ile tutaj widzimy na rysunku, czyli siedem. A więc zostanie siedem koralików, bo trzy zniknęły. Kolejny przykład. Teraz będziemy musieli już więcej uzupełniać elementów w naszym działaniu. Było 10 koralików. Zobaczcie, ile zostało skreślonych. Ktoś zabrał sobie, nie wiem, ale policzmy ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zostało zabranych 9 koralików. Zatem, ile koralików zostało? Widzimy, został tylko jeden koralik. Kolejny przykład. Mam nadzieję, że jest to dla Was łatwe i nie sprawia Wam żadnego problemu. Było 10 koralików, bo tyle było na początku. Zabrano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatem odejmujemy 8. Ile koralików zostało? To są te, które zostały tutaj. Zostały nam dwa koraliki. Kolejny przykład. Było 10 koralików. Tym razem zabrano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zabrano 7 koralików, zatem ile zostało? Zostały tylko 3 koraliki. I mamy taki wynik. Te przykłady myślę, że były łatwe, ale nie martwcie się, te ostatnie trzy też są łatwe. Będę Wam tłumaczyła krok po kroku, ale ja jestem przekonana, że Wy doskonale już wiecie, jak to zrobić. Uwaga, mamy 10 koralików i teraz uwaga, 4 skreślamy, bo odjąć 4 oznacza, że zabieramy 4, czyli tak, 1, 2, 3... 4. Ja tutaj zrobiłam bardzo mocnym zakreślaczem i bardzo dobrze to widać. 10 odjąć 4. Tutaj za chwilę policzymy wyniki. Teraz tutaj było 10 koralików. Skreślamy 5, zabieramy 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Skreślamy 5 koralików. Widzimy, te, które zostały, będą naszym wynikiem. I ostatni przykład było. 10 koralików, skreślamy 6, zabieramy 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zabrałam, skreśliłam 6 koralików. No i teraz obliczymy sobie, jakie powstaną nam wyniki. W przykładzie pierwszym, gdy było 10 i zabrałam 4, zostało mi ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zostało mi 6 koralików. Gdy miałam 10 koralików, skreśliłam 5, czyli zabrałam 5, zostało mi ile? 1, 2, 3, 4, 5. Zostało mi 5 koralików. I ostatni przykład. Gdy miałam 10 koralików, skreśliłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, widzimy 6. Zostały mi ile? Zostały mi tylko cztery koraliki. A więc zadanie wykonaliśmy. Uporaliśmy się również i z tym zadaniem. I zostało przed nami zadanie ostatnie. Będziemy musieli obliczyć albo wyniki, albo wpisać brakujące liczby, bo wynik już mamy, tak żeby uzupełnić chodniczek z wynikami, z liczbami który znajduje się tutaj w środku, między tymi tutaj strzałkami. Wobec tego rozpoczynamy nasze obliczenia. I teraz tak. 4 odjąć 3. Pierwsza strzałka prowadzi nas do pierwszego okienka. 4 odjąć 3, liczymy szybciutko, wynik 1. W zasadzie mogłabym z Wami tego nie robić, bo to jest tak proste, że każdy potrafi sobie szybciutko policzyć. Ale jeżeli ktoś nie czuje się zbyt pewnie, to może sobie chociażby później, na koniec, po swoich obliczeniach sprawdzić, czy wykonał poprawnie. Uwaga! Mamy kolejną strzałkę, która pokazuje puste okienko i mamy działanie 7 odjąć 5. 7 odjąć 5 daje nam wynik 2. Super. Teraz mamy liczbę 3, czyli mamy już wynik, ale brakuje nam tutaj czegoś. Uwaga! Ile muszę odjąć od pięciu, żeby zostało trzy. Mam pięć cukierków, na przykład zjadam kilka i zostają mi trzy. Ile musiałam zjeść cukierków? 5, odjąć dwa. Jeżeli takie działanie sprawia Ci trudność, to możesz yy, zrobić to w ten sposób, że od pięciu można odjąć trzy. I wtedy możecie tak sobie właśnie odejmować od 5, 3 i wtedy wyjdzie wam szukana liczba 2. A teraz następny przykład, coraz trudniejsze tutaj się zdarzają. Mamy wynik 4. Jaka liczba musiała być na początku, żeby od niej po odjęciu 3 otrzymać wynik 4? Jaka musiała być liczba na początku? Jeżeli nie wiecie, jaka jest liczba na początku, to dodajcie sobie 4 dodać 3 i wyjdzie wynik i początek naszego działania. 4 dodać 3 to jest 7. Kolejny przykład, kolejne działanie. Mamy 10 odjąć 5. Bardzo łatwy przykład. Ile to jest 10 odjąć 5? 10 odjąć 5. To 5. Wy już na pewno zauważyliście, że nasz chodniczek układa się z liczbami po kolei. No ale nie wszystkie działania są, więc musimy wszystko pouzupełniać. Uwaga, jedziemy, kolejny przykład. Mamy wynik 6, a tu mam początek działania. 8 odjąć coś, żeby wynik 6 był. Jaka liczba tu będzie? Od 8, ile muszę zabrać? Albo od. Od 8 ile muszę odjąć, żeby było 6. Od 8 muszę zabrać albo odjąć 2. I wtedy mam wynik 6. Kolejny przykład, ten będzie bardzo łatwy. 8 odjąć 1. Ile to jest? 8 odjąć 1 to 7. Następny przykład pokazuje nam już pełne okienko, ale my musimy obliczyć początek naszego działania. Od jakiej liczby muszę odjąć 1, żeby otrzymać 8? Ile musiało być na początku? Ile miałam cukierków, że po zjedzeniu jednego zostało mi 8? Pomyślcie, jeżeli nie wiesz, to dodaj do tych cukierków, które ci zostały, ten, który zjadłaś, czy zjadłeś. I wtedy dowiesz się, ile było na początku. 8 dodać 1 to 9 czyli na początku musiało być 9. Jeszcze zostały nam dwa przykłady. Mamy wynik 9, a tutaj mamy początek działania. Od 10 ile trzeba odjąć, żeby było 9? Od 10 ile trzeba odjąć? Jasne, że tak. Pewnie wszyscy już to dawno wpisali, że 10 odjąć 1 to jest 9. I ostatni. Chyba najłatwiejszy przykład, bo wy doskonale wiecie, że przy odejmowaniu, przy dodawaniu zera nie zmienia się wynik. Czyli jeżeli mamy 5 dodać 0 to jest 5, 5 odjąć 0 to jest 5, 7 odjąć 0 to jest 7, 7 dodać 0 to jest też 7, no to dlaczego dziesiątka miałaby być gorsza? Od 10, gdy odejmiemy 0, wynik końcowy to 10. I obliczyliśmy ostatni przykład. I popatrzcie, tak jak podejrzewaliśmy, na naszym chodniczku z wynikami ułożyły się liczby według kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no i bohaterka naszych, naszej lekcji dzisiejszej, dziesiątka. Kochani, wykonaliśmy obliczenia, zrobiliśmy wszystkie zadania, które zaplanowaliśmy na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że te zadania były bardzo łatwe. Być może nawet w połowie przerwaliście lekcje i zrobiliście je samodzielnie, ale też chciałabym, żebyście sprawdzili, czy macie poprawnie je wykonane. Kochani, to ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że przyjdziecie do mnie na kolejne lekcje i spotkamy się znowu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Papa